kochani, witajcie serdecznie kolejnego dnia vlogmasu, już praktycznie przedostatniego. Cześć! Tu moja Natasia, ja właśnie z pracy wróciłam. Zakupy małe, zaraz jeszcze zabiorę się za sałatkę i jeszcze za ciasto, Nacia będzie mi pomagała. I tego, i ja chciałam, tak zastanawiałam się, żeby może kupić gotowe ciasto, ale jak zobaczyłam jakoś w tym polskim sklepie, to już mówię, spróbuję sama. Może się uda, mam nadzieję, bo innego dodatkowego ciasta tutaj nie ma. No, tak wszystko już mam kupione, zakupy takie, co tam brakowało, dokupiłam, więc jest ok, jeszcze tylko poogarnę, umyję tutaj podłogę, podkurzam, w kuchni muszę jeszcze troszeczkę poogarniać te zakupy, bo tak wszędzie leżą. No i no, będzie dobra, ja idę tam pakować to jedzenie, szykować sałatkę, mało czasu, tu jeszcze bym chciała właśnie poogarniać, a już się szaro robi, ciemno, to chciałabym mieć wszystko już posprzątane, bo ja lubię jak jest czysto. Och, nie cierpię jak jest bałagan, ja wtedy mam jakiegoś stresa, dla niektórym to na przykład nie przeszkadza taki bałagan, a ja to nie cierpię, nie, ja od razu jakiegoś łapię doła, stresa i w ogóle, dobra, zabieram się za robotę. Jutro święta, jeszcze takie małe zakupy dokupiłam, zrobiłam wiele, nie kupiłam, ale tak trochę wędlinkę z polskiego sklepu kupiłam, ale to schowałam do lodówki, mielonkę, bo uwielbiam i pasztecik, tutaj kupiłam jeszcze takie wino musujące o smaku granata i ten jabłko granat. Pierwszy raz o tym smaku będę piła. W ogóle powiem wam, że ja ostatnio wino musujące to piłam w zeszłym roku na Sylwestra i to naprawdę troszeczkę. Więc ja to tak piję, jak nie piję, więc nie wiem jak to z tym będzie. Ale chciałam tak do zjedzenia lampkę, żeby lepiej się jadło. Zobaczymy. Tutaj jeszcze dokupiłam ten wino Grone. Kupiłam z polskiego sklepu jeszcze parę takich cukiereczków. Banany dokupiłam z salami, wędlinkę. Tutaj jeszcze kukurydzę, ogórki. Kupiłam jeszcze ten budyń taki waniliowy i cytrynkę, bo będę chciała dzisiaj sernik piec. Tu masełko dokupiłam. Tutaj do nachosów, ale to po świętach, taki sos, majonez, te marchewki, bo będę zaraz sałatkę robić, jedną fantę, truskawki dokupiłam i tutaj jeszcze takie kiri, Natasia je uwielbia i ziemniaki jeszcze dokupiłam, bo chcę sałatkę zaraz robić. Ziemniaki już stawiłam, jajka też na sobie przygotowałam, majonez, marchewkę, ogórki i kukurydzę. Ogórki pokroję, marchewki Natasia mi pomoże. Jakoś to wszystko pójdzie. Jeszcze zaraz będę sernik robiła i będzie. No, a ja już trochę ogarnęłam, jest szósta wieczór. Natasia pomaga przy sałatce te marchewki kroić. No, ja tutaj poduszki wymieniałam. Te są naprawdę bardzo fajne z tego Pepco. Tutaj jeszcze jedna, troszeczkę już klimacik świąteczny. Ja tutaj dla Natalki na jutro mam jeszcze taką sukienkę. Ja miałam ją kupioną w Pepco na wakacje. Ona była po 9 euro. No taka fajna, ona jest tutaj jedna część, tutaj druga, taka siateczka i jeszcze trzecia, nie? Że to jest taka gruba dosyć. Tutaj z taką kokardą, fajna. Do tego jeszcze takie rajstopki, one były w tym... No, w Primarku, czerwone z takim złotymi, nie, czerwonymi takimi niciami świecącymi, bardzo fajne. No i na to taki sweterek biały. To jest akurat z tego, z H&M-u, nie? Ten sweterek, no z H&M-u, taki na guziczki zwykły i będzie ok. I Natasia będzie na jutro już gotowa. Sałatkę już mam gotową, teraz będę mogła się zabierać za sernik. 19 godzina, mam nadzieję, że do 20 wszystko ogarnę. Tu już na serniczek mam przygotowane. Trochę bawienia się było, ale jest. Teraz dam do pieczenia. Muszę zobaczyć na ile minut to jest. Aha, 60 minut, 180, 200 stopni. Powiem wam, że ten tutaj twaróg uwielbiam kupywać, ten włoszczowa. Uwielbiam ten twaróg kupywać. On jest naprawdę bardzo dobry.
No. To teraz stawiam do piekarnika i za godzinkę zobaczę, jak to wyjdzie. No, serniczek mam już upieczony. Mam nadzieję, że będzie smakował. Ślicznie pachnie, ale jutro spróbuję. Dzisiaj już nie będę próbowała. Poczekam do świąt. Wszystko już ogarnęłam. Ciasto już jest zrobione. Sałatka zrobiona, posprzątane. Już jest po 8. Ja się wykąpałam w końcu. Teraz ten kalendarze jeszcze otworzymy. Nacia już leci jak szalona. Ja sobie pierzankę ubrałam, tą z Primarka, ale powiem wam, że bardzo ładna jest ta piżamka. Te spodnie są śliczne, naprawdę takie typowo świąteczne. Troszeczkę jest fajna, ale ona jest troszeczkę taka krótka, ale ogólnie jest ok, jest ładna? No. A tu Natasia w piżamce, spodnie ma Natasia podobne, no troszeczkę długie, ale to nic, będą za rok. Spodnie podobne do mamy. Ale te są. Ja dzisiaj fajne. Pierwsza. Świąteczne dzisiaj no. Mamy. Jutro są święta, to dzisiaj pierzanki świąteczne obie mamy. No. Ja dopiero pierwszy dzień założyłam tą pierzankę. Ja dzisiaj pierwsza. No dobrze. No ja tą pierzankę dopiero pierwszy dzień założyłam. Kurczę, święta się zbliżają, no to ubrałam, a jak były całe te vlogmasy, to ani razu tej pierzanki nie miałam ubrana. Ale okej, Nacia teraz otwiera kalendarz. Już przyniosłaś mój też? Tak. Ten tutaj otwieram. Zobaczymy. Proszę nie lakier. Proszę nie lakier. Wiesz co? Ja myślałam, że ty lubisz lakiery. Ja lubię lakiery, ale... skarpetki, znowuż. Dzięki. Znowuż, o. Zgadnę. Co? Hallelujah, no co, ładne chyba, co? Nie. No tak. Śliczne są te skarpeteczki. Dobrze, lepsze niż ten. Co? Manikur. No wiesz co? No przecież lubisz. Wiesz no, co, mam Ciasia. To jest ładne. To jest no ładne. Bardzo ładne, Natasia, bardzo ładne. Bardzo ładne. Dobra, to teraz mamcia będzie otwierała numer 23. Przedostatni już. No, kurczę. A ci otworzyć? No. Tutaj Natasia mi otwiera, pomaga, ale pasuje tutaj to opakowanie do twoich pierzanki. Świąteczne. Co? Tam skarka w środku? Tak. Kurczę, to muszę uważać. Aha. Dobra. Karteczka. Uuu, w takiej kuli bałwanek się trafił. Natasia namalowała. No, bardzo ładne. Rączki mi jakoś troszkę za małe. Nie, bardzo ładne. Ja teraz będę otwierać ten tutaj. Teraz Natasia Lego otwiera, numer 23. O, tron. Aha, tu jest, to jest ten Mikołaja, jo? Tron. Hotel Mikołaja. Jeszcze są. Dobrze, to ja sobie wtedy otworzę tutaj. Tutaj ten numer 23. O, numer 23. I co tu się kryje pod numerem 23? A pod numerem 23 kryje się lakier, już drugi. Taki, nie wiem, ni to różowy, ni to taki bardzo blady róż. No, ty mówiłaś, Natalka, o lakierach, żeby się nie trafiły, a mi się trafił lakier. Dobra, to ja tutaj będę otwierała. Numer 23, Balea. Aha, tutaj jest numer 23. O, i tu mi się taki olejek do ciała jeszcze trafił. Nawet fajny. Bo ja mam suchą cerę, to nawet bardzo fajnie. Dobra, to na razie. Tu się trafiły skarpetki Natusi, mój, dla mnie lakier, czekoladka, karteczka i tutaj olejek do ciała. I tron. Tu się tron trafił, Mikołaja. No, taki tron. Śmieci. Śmieci się trafiły i takie dodatki się trafiły. I numer 23. Natasia, czekoladki Milka.
Jezu, chyba nie chcę wejść. Aleluja, to bola. To noga. Czekaj, bo ja ziewam. Moja noga. Ja już zmęczona jestem. Pomóc ci? A tam chyba buciok. Jo. But. To mogły na szóstego. To mogły już na szóstego zrobić, nie? No mogły być na szóstego też. Dobra. No to już się w buzi znalazło. Woso, to woso. To już wszystko? To już wszystko? Już więcej nie mamy? A gdzie są inne kalendarze? No kupiłaś. Aha, o Jezu, bieda w kraju. To jakby co, to do usłyszenia i do jutarka. Widzimy się wtedy rano. Mam nadzieję, że się do jutra wyśpię, ale jedno co się cieszę, że już wszystko jest porobione. No, o. Nacia już potrzebuje snu. Jeszcze koniec? No i koniec, zakończenie wieczorku. Spałaś czy nie spałaś? Czy czekałaś? Czekałam. Dzień dobry, Natusiu. Dzień dobry. Wyspana Natunio? Jezu. Śpioszek malutki. Co roku coraz większe tutaj. W tym roku chyba, nie wiem, za rok chyba to łóżko pójdzie do wymiany. Bo już będziesz za duża. No tutaj Natasi dałam powłoczki takie wczoraj nowe. Zielono-siwo-brązowe. A to Natasia moja. Zaspana, kochana, aniołek. Ciekawe, czy był grzeczny, czy nie. Czy wszystko dał Mikołaj to, co Natalka chciała, czy nie? No ciekawe, czy Mikołaj dał wszystko to, co Natalcia chciała, czy nie? Czy była Natalka grzeczna, czy Natalka nie była grzeczna? Tylko dwie prezenty tam są. Co? Tylko dwie tam prezenty są. To ciekawe, czy Natalka była grzeczna? Była grzeczna. Da, dla mamusi? Da. No to pewnie to ty... Nie, to dopiero po kolacji, na kolację. Ale to jest nie fair. No jak będzie kolacja. Ale to... No, a ja się dzisiaj już ubrałam tak świątecznie, sweterek. To jest akurat ten sweterek, ja już nie pamiętam, czy w Cent A, czy w H&M-ie kupywałam. Ale powiem wam, jest bardzo fajny, nie? I dopiero teraz go ubrałam, nie? Patrzę, ten, w szafie układałam. Ostatnio, przedwczoraj czy tego. I patrzę, ten sweterek jest. To musiałam go odświeżyć, wyprać. I go ubrałam, nie? Nawet o nim zapomniałam, ale taki śliczny. O takim ładnym sweterku zapomniałam i taki długi, dosyć fajny, wygodny. Możesz, nie mogę tutaj robić. Aha, moja Natusia. No a tutaj moja Natasia już ubrana, jeszcze zaspana, biedna, bo dopiero co wstała, a już się brała. Sweterek sobie zaraz zarzuci, bo troszeczkę chłodno, tak? Nie, teraz jest ciepło. Ciepło jest? Ale jesteś cała zaspana jeszcze. No to jest teraz sukienka. Otwierasz kalendarze? Co? No kalendarze możemy już otworzyć, żeby było z głowy. A ta sukienka to właśnie jest z tego, z co? Primarka. Nie z Primarka, z Poco. Do. Nie Poco, Pepco. 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 Pepco, Jezu, Poco to jest tutaj, Pepco. Ale powiem ci, ona na wakacje nie była taka ten... Ty od wakacji urosłaś, bo ja tą sukienkę na wakacje kupywałam. Ale to jest do 90. I to jest, to jest sukienka na 134, ale tak już na styk jest ta sukienka. No, ale powiem wam, cieszę się dzisiejszym dniem. Później sobie jakąś bajkę, film zarzucimy świąteczne. Szkoda, że nie jest ładna pogoda, tak by się na spacer poszło gdzieś. No ale to dzisiaj cały czas pada. Wczoraj deszczowo, dzisiaj deszczowo. A tu Natasia. Chcesz otwierać? Co? No nie otwierać, ale zostawiać. Ale co? Od twojego. Ale od co? Mojego, co ja dla ciebie zrobiłam. A co zrobiłaś dla mamusi? O, Natasi praca. A temu Natasia potrzebowała płatki. Ale śliczne, takie pomysłowe. No. Bałwanek, no księżyc, domki. To by się nie zmieściło. Domki drzewka. To by się nie zmieściło do tytki. Aha, to jest ten z kalendarza adwentowego, tak? Bardzo ładne. No, pomysłowe.
Ogólnie to ja to pierwsze robiłam. Tak? No. Aha, ale nie, bardzo ładne. Pomysłowe, jest naprawdę pomysłowe. No, bardzo ładne. To ja teraz... Ale dzisiaj w końcu mam świąteczną poduszkę. Święta są, to w końcu jest świąteczna poduszka. Chociaż wczoraj też była ten z reniferami, ale tutaj taka typowo świąteczna i bardzo ładna. Tylko szkoda, że nie są ten, nie były te powłoczki takie na te większe poduszki, to by było jeszcze lepiej. A tu moja Natasia otwiera ostatnie okienko od mamy. No nie okienko, tytkę. No tytkę, ale ostatni ten numerek. Ciekawe, co tam się trafiło. Ale to jest Halloween. Halloween. To jest fajne. No to jest limitowana. Nie typowo teraz, ale też ładnie. No nie typowo to. Ten limitowana edycja z Halloween, ale mi się to tak spodobało, że nie wiem, byłam ciekawa, co w środku, tak też. Ja też kiedyś to chciałam. Bo tych nie widziałam świątecznych, jakby była świąteczna. Jezu. Już kiedyś miałam jedną świąteczną. Miałaś świąteczną, ale nie widziałam teraz świątecznych edycji. Ja patrzałam i były tylko te, jak ja byłam wtedy, nie? Może ja nie wiem, może przed świętami już całkiem, może były już też z świątecznymi edycjami, ale jak ja wtedy byłam, to były niestety, ale tylko z Halloween, święta. Dobra, to ja otworzę ostatnie okienko tutaj z tych kosmetycznych. Zobaczymy, co mi w tym kosmetycznym, a tu mi się taka pomadka trafiła, różowa. Coś w takim kolorze. No. Tak ta bombka wygląda. Pokaż. Typowo Halloweenowa, nie? Na święta. Aha, tutaj Natasia rozpakowuje kulę, to ja wtedy otworzę sobie następne, tak? Mhm. To już jest koniec. To będzie najważniejsze to tutaj. Mhm. A jeszcze jakiś magazyn. I mamy butelkę piękną. Typowo Halloweenową. Kurczę, ale szkoda, że świątecznych nie było tam edycji. Szkoda, że nie było świątecznych edycji, bo w zeszłym roku... O. Wiowa, mój styl. W zeszłym roku to ten, była świąteczna, nie miała świąteczną chyba edycję. Kurczę. Ale w tym roku niestety, no nie było, pechowo trochę. Dobra, to już jest ostatnie... To teraz mamcia otworzy tutaj te czekoladki. Numer dwa. Pokaż. O, to już takie nawet na Sylwestra, nie? No. Takie sylwestrowe. A ja sobie otworzę numer okienko numer 24. Ostatnie. Nie ma tam, tu były, zobacz. Dwa. A ja trafiło mi się jeden. A może to tamten, Natalcia, co ja ci mówiłam, że dwa dostałam w takim jednym. To może tamten wypadł, wiesz? No i tutaj były dwie czekoladki, ale jedna to musiała gdzieś tam wypaść. Ja chyba wcześniej wzięłam dwie czekoladki i chyba to było pod tą osiemnastką. No. Tutaj taka i niebieska była jeszcze. Pokaż. Czekaj. Bo ta lalka znów tutaj szpagat. A, tutaj się jeszcze taka opaska, jednorożec trafił. Dlaczego my zawsze jak otwieramy, no to ty mają szpagat? Aha, i tutaj taka Lolcia się trafiła z takimi włosami. No. Dopasowane do tych bucików. Strój. Ale szkoda, że świąteczne się nie trafiło. Ale to jest też bardzo ładna. Też jest bardzo ładna. Dobra, to teraz Natasia będzie tego? Nie, to cieszę szczerze. Co? Ty jeszcze raz. Ja jeszcze jedną? No to mi się ostatnia wtedy trafi. Balea, numer 24. Numer 24. Balea, czekajcie. Tak wiedziałam, że tu maska będzie. No, to jest maseczka na twarz z hialuronem. No. Tutaj i bardzo ładna. Czekaj, tu się głowa przetę.
Ta opaska tak troszeczkę krzywo, ale bardzo ładna. I do kuli. No, dobra, to teraz Natasia będzie Lego otwierała. Nie, czekoladę. Czekoladki chcesz? Tak. Aha, no dobrze, to przepraszam. To będziesz czekoladki otwierać. Gdzie jest 24? Ale duże to jest, nie wiem, gdzie jest tutaj do otwierania. No, ostatnio. Yeah! I choinka, taka konkretna. No. I Mikołaj. I Mikołaj przyniósł choinkę. To nie był Grinch. Możesz zjeść, możesz. No i jeszcze tutaj Lego. Zostało na to się. Numer 24. O, Mikołaj ci się trafił. No, super. Super. No, tutaj nie będzie wiele składania tego Mikołajka. Bardzo fajny. No. I tu się Natasi Mikołaj trafił. No, prezenciki. Ła! Paska mi spadła. No, ciekawe czemu tak... Ostatnio tak widziałam na tym Instagramie, że tego... no, tego Grincha, czy jak to tam się nazywa, Mikołaja stawiają. Nie wiem czemu. Chyba, nie, chyba dużo niegrzecznych dzieci było, co ona taka... Pewnie temu tak stawiam, że tu mieście powinno się jak grzejnik trochę zakręcić, bo mi za ciepło trochę. Muszę wymyślić, co to by mogło być. Pewnie brudza. Co? Brudza. A co dostałaś od taty na święta? A pokaż. No, jeszcze tutaj świecę, to będę musiała schować dzisiaj. No, ale powiem wam, że tego kalendarza ja już nigdy nie kupię. No, nie wiem, dla mnie to jest takie... Nie za fajny był. Dużo takich rzeczy, które nie za bardzo mi pasowały. No, a tu jeszcze Natalka dostała bluzę na święta od taty. Nie wiem, to musiałabyś ubrać, bo ja nie wiem, tak... Nie umiem tak... To tylko jest jeden prezent. No, dwa. Dwa. W drugim pewnie są słodyczesce. Co? Ale... Tak, bo tam jest zimko, a tu Natasia jeszcze rysuneczek dla Mikołaja zrobiła. A Mikołaj jeszcze. No, musiał zapomnieć. Pewnie to ty zapomniałeś. No tutaj Natasia jeszcze tą bluzę dostała. Mogę sobie zobaczyć, poczuć, tak? Poczuć coś. Co by mogło być? No możesz poczuć. A tu Natalka tą bluzę jeszcze dostała. Ale ta bluza, ten zielony kolor to jako tego Grincha, nie? No może być, że to może nie jest bluza, bo jest twarde. Mhm. Ale może być, że jest bluza. Mam nadzieję, że nie. Co? Czy... Mam nadzieję, że tutaj nie będzie bluza. Co? Bo się załamie. No zobaczymy, nie? Na kolację, jak będziemy... Mam nadzieję, że chociaż coś, co ja mówiłam, co ja chcę. A co chciałaś? Ja bardzo dużo życia. 10? No. 12? Naprawdę! Zobaczcie, na prezent. Co? Musisz nie, co? Co? Co za to chyba ten Mikołaj przed tym Grinchem schował. Aha. A ja już myślałam, no tylko jeden prezent. No, to chyba będzie to, co ja myślałam. To chyba Mikołaj. To chyba to jest te LOL, co ja sobie myślałam. To chyba Mikołaj przed tym Grinchem schował, co? No pewnie. Ale... Musimy wtedy to przesunąć koło choinki dać, ta, co? No. Wow. To są te, muszę to wyrzucić już do wyrzucenia. To będzie trzeba wtedy to koło choinki dać. On pewnie musiał schować, bo on się bał, bo ostatnio grasuje ten Grinch. No, pewnie. No i się bał, żeby nie zabrał na talce, to schował. Ale dużo prezentów. Musiał schować. Poczek. Ten duży prezent. Co? I ta tutaj folia, to było w przyszłym roku też. Nie, pamiętam, nie wiem. Ale zaraz to wybiję. Elf musi dzisiaj... To tam możesz sobie pan. No, widzisz? Widzisz, jak Mikołaj pomyślał? No.
mówił, schowamy to, bo jak tutaj ostatnio grasuje ten niedobry Mikołaj drugi, to trzeba to schować, nie? Żeby Natasia się nie martwiła. Okej, to jest 100% tak bluza. Co? Nie wiem. Ale ciężki. Co to jest w środku? No uważaj, żeby się nie porwało, bo wtedy zobaczysz. No. I mamy więcej prezentów. I już nie ma, tak? Jeszcze muszę spianować wszędzie. Nie ma. Uważaj. To już chyba nie schował więcej. Nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 prezentów. Dla Natalki. To Natalka była grzeczna, czy nie? I dostała tak dużo prezentów. A ja mówiłam, żeby 10 dostała, ale nie bardzo. Te dwa to pewnie były jakieś minusy. No pewnie. Ale to tutaj już myślę, że to jest LOL. Myślałam, że to dziura, ale nie. To może być to LOL, co ja sobie myślałam. To w dużym pakie, co ja marzę. Tak. Tam, gdzie są dwa duże lalki i parę małych. I rzecz. Tam są dwie lalki duże, tam co ty chciałaś? Tak. No. 50 euro. 5-0. Cieszysz się? A już myślałam, że tylko jeden prezent dostała. Ale co, mimo to cieszyłabyś się, jakbyś mnie dostała tamte? Jedno pytanie. Jak wiedziałaś, że tam prezenty były? No bo zobaczyłam przed chwilką, byłam tam, koło otwierałam okno, to tak się tak tutaj zamykam, wychodziłam na balkon. Aha, bo ty tak pokazywałaś. No bo wychodziłam na balkon i tak patrzałam, zobaczyłam tutaj jak tego. Ty pokazywałaś tam. No i tak patrzałam i mówię, o, mówię, coś tam też jest, ale dobra, poczekamy na Natalkę. Cześć, muszę do mamy pokoju iść, czy ona to tutaj używa. Co? Nie. Lepiej nie, no. Znalazłam u mamy w pokoju tą samą rolkę, co tutaj. Ale to ja miałam. Może Mikołaj tam powie. Ale ja już ją miałam, że od zeszłego roku leżała. Albo może Mikołaj tam. Nie, no ona z zeszłego roku leżała. Taka sama się trafiła. No, widzisz, tego akurat widzisz, tego nie było. Nie miałam takiego. No widzisz, że taki sam papier się trafił. Bo to był ostatni papier. Jaki ostatni papier? No ja nie miałam go w ogóle. Chętnie bym teraz otworzył, ale muszę poczekać aż do kolacji. Ale jakbyś, ale co, cieszyłaś się mimo to, że byłby jeden prezent i jeszcze słodkości? A co poczułaś? Jak miałaś jeden prezent i te... Ja poczułam jakąś smutność moim. Co? Poczułam smutność. Tak. No bo dwie prezenty, no jeden prezent tylko... No ale mógłby być to konkretny prezent. Może być czasami jeden prezent, ale konkretny to nie jest? No, ale ten tutaj jest krokodyl. Czasami jest coś takiego, że może być, można dostać jeden, ale konkretny. Ale i tak Mikołaj nie wziął to. Zapomniał, Jenka. O, pewnie teraz patrzy na Natalcie i zapomniał. Poczekaj, ty co? Tutaj jesteś, ty się na mnie patrzysz. Ty jesteś Mikołaj. Nie, ja. A tu Natalcia, co? A co to jest? A gwiazdka. To jest gwiazdka. A, to w szkole robię. Te inne były tutaj za grube, te nitki, więc wziąłam niebieskie, bo był jedyny, co miał takie cienkie. Mm-hmm. I tutaj ignoruj, tutaj tylko miałam dużą gwoźdź, a to miało być małe. Mm-hmm. No bardzo ładna. Bardzo ładna gwiazdka. Tam już Natalcia ma tą N-kę. Tam Natalka ma tą N-kę, a tutaj jest jeszcze gwiazdeczka. Tutaj wczoraj Natasia jeszcze dostała słodycze i taką książeczkę po angielsku. No, fajne. Aha, tutaj są jeszcze jakieś tam... A to jest, co to było? To musiało się zrobić ten choinka, ale nie wiem jak. Mhm, tu jeszcze Natasi.
No, ale powiem wam, że te powłoczki mi się bardzo podobają z Kika, co miałam. Ten czerwony kot ja ściągnęłam, bo on tak za bardzo nie pasował. I tamte czerwone poduszki dałam tutaj taki bardziej zielono-brązowy. Wydaje mi się, jak bardziej się pasuje. Podoba? No to bardzo ładne, powiem ci, nie. Napracowałaś się trochę. Bardzo ja ładne. Tylko tutaj parę są krzywe, jak się tutaj zobaczy. No dobrze, ale to jest twoja druga praca dopiero, tak? Tam była pierwsza. A tylko to jest dopiero. Mówię. No. Nie, Natasia, bardzo ładnie. Za to dostałam dwójkę. Moim zdaniem powinnaś dostać jedynkę. Moim zdaniem nie, bo tutaj jeszcze parę. No dobrze, ale to są pierwsze prace, Natusia, ty to dopiero pierwszy raz mogę robisz. Tylko powiedzieć, zauważyłaś coś? No. Czy to troszkę tutaj ma te boki nie zrobione? Aha. Tak, bo ja miałam kartkę i pewnie tutaj miałam, a nie tu troszkę. Nie, Natusia, jest możesz bardzo ładnie. Możesz powiesić. No powiesić nie, ja to położę, bo nie mam na czym powiesić za bardzo. Właśnie w ścianę. Ja to położę. I powiesić. Nie, na ścianie nie chcę, wiesz. Okay. Ja za bardzo nie lubię tak na ścianie wieszać, nie wiem, ten. No, a my przed chwilką ten ze spaceru wróciłyśmy, bo Nacia ciągle mówi, kiedy te prezenty? To ja mówię, chodźmy się przejdziemy. To może troszeczkę czas zleci, bo już Nacia nie może się doczekać, kiedy prezenty będzie otwierała. No, a my jeszcze, która to jest godzina? 13:17. No, to jest 13 godzina, to ten, ja tak będę o 16 będę stół przygotowywała, na razie tylko tutaj postawiłam. No, kawcie sobie zrobiłam na szybkiego. Sobie świąteczną taką bajkę zapuściłyśmy. To jest taka bardziej komediowa, troszeczkę śmieszna. Ja chciałam inną bajkę, ale Natasia wybrała tą, więc też jest okej. Okay. Będziemy sobie budować nasze te choineczki i tutaj jeszcze oglądać. A my już tego Wigilię już mamy. Z Natasią muzyczkę sobie zapuściłyśmy. Zaraz film włączymy przy jedzeniu. Życzymy wam wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, dużo zdrówka, spełnienia marzeń, żeby ten przyszły rok był lepszy od tego. Miejmy taką nadzieję. Nie, Natusiu? Tak. Natusiu jeszcze tutaj, Natusia się cieszy, że w końcu jej ząbek wypadł. Nie, prezenty. A najprawdziej prezenty. Dobrze, jeszcze troszkę. Łopatka mi spadła. Dobra, my trochę jeszcze se pojemy. To nie było to w filmiku. I Nacia będzie wtedy otwierała prezenciki. To chyba najbardziej się cieszy, co? Tak. A jakby nie było prezencików? To by była smutna. Ja też jestem smutna. Ale dostałeś od mnie. No, już nie mogła się doczekać do prezentów. To na razie otwieram. Ciekawe, co to ja tu jest. Przy nożyczki potrzebujesz, kotuś? Ciekawe, co to tam na tym nie ma. Co to jest? Ale się przestraszył. Co? Ale moje serce. No, no zobacz. Co to jest? Nie wiem, musisz zobaczyć. Kotek. Musisz to rozpakować. Tu ma 100 funkcji jakieś, tak? 100 sounds, to znaczy może mówić. Aha. 100 rzeczy. Kotek. Kicia, dobra. A jak ci się podoba? Ja wam powiem, że ten obrus jest bardzo fajny. To jest taki dziecięcy obrus, ale na przykład Naci będzie się nudziło, to sobie będzie tutaj kolorować. Tutaj takie pingwinki, te prezenty. Nie wiem, bardzo fajne. Sama się mnie pytała, czy będzie mogła tutaj kolorować. I tego cały czas się mnie pyta, będę mogła. Ja mówię, no jo, jak tutaj trochę pojemy, będzie ci się nudziło. To wtedy jo. A co, Natasia bierze kolejne? Aha, tutaj. A chciałaś tylko jeden rozpakować prezent? No, proszę. Ale teraz się zdecydowałam drugi. Tak. Bo jeszcze nie mogę doczekać na aha. Ciekawe, co to tam na tysi się trafiło. Też nieładnie przyklejki. Nie żart.
Co? Dlaczego ty nie wiesz tak dziwnie? Jakbyś ty to robiła. Nie. No, my sobie tutaj film zapuściłyśmy. To taki mało świąteczny, ale bardzo fajny i dla to dzieci jest. To model to jest. Tak. Co to jest? Co? No top model. Co to jest? No top model. Co? Twarze tu można malować. No, malujesz sobie, widzę. Jak czekaj, to... a co tutaj jeszcze jest? Aha, oczy, usta. Aha, tutaj jest projekt. Widzisz, tu są projekty, że na przykład tutaj możesz, nie? I na drugi chyba? A nie. A to musisz to tam popatrzeć, bo ja nie wiem, ja to tam się nie znam. No, tu jakieś projekty, pokaż. No, tu Natasia top model. Ale ja bardzo ładna. Aha, tutaj co będzie, co może malować? A tutaj jeszcze coś było. Mhm. I tutaj ma różne te cienie, nie cienie, kredki, te ja, szminki, co? To ja też mogę używać. No te, na pewno. Ale fajne. Fajne, co? No, a tutaj sobie może ćwiczyć malowanie. Bardzo ładne. Ale nie. Co? Jeszcze inne, ale nie mogę. Ja muszę z nią zjeść, bo jestem głodna. To smacznego, Natusiu. Kuleczka. Dobra, położymy tutaj kuleczkę. Dobra. A Natasia chyba coś ciekawa. Kolejnego chyba, czy nie? To jest. Co jest ciężkie? Aha, to musisz tam jeden przesunąć, kotuś, wiesz? No. To musisz tam jedno przesunąć. Mamy takie coś. Aha, jednorożca z Heidel. Co tu się trafiły? O, cukiereczki. Milka, Milś kremę. To nie jest Milka. Pokaż. A nie, Milś kremę tylko. Aha. No to cukiereczki czekoladowe. A Haribo, to Natasia uwielbia. Tutaj kolejne takie. Co tu masz? A już jadłam. I co, to dobre? Tutaj takie z tą syreną. Słodkości. Zozole. To fifi. Aniołek. To fifi. To fifi. Skąd pan Mikołaj wiedział, że to ja? A to są tatuaże. Otifanto. A! Ręka mi utknęła. Otifantosy, tatuaże. Okej, okay, teraz idę jeszcze. Idziemy jeść. I wtedy... Co? Będę potem jeść. Mówisz? Potem jeść, jo. Potem otwierać. No, trzeci to jest prezent, tak? Nie, czy to jest czwarty. Już czwartym? Jeden, dwa, trzy, cztery. A no jo, bo tam jest dwa, to jest trzy, cztery. Czwarty. Ciekawe, co to tu jest. No to jest do malowania, to możesz ten, ma być mogła malować. A na ile to jest lat? A, to jest etap dziewięciolatka. 7, 9 i 11. No ty masz na 9. Ale mogę też 11. No te. Śmieci. Czym, co to tu jest? Aha. Co to jest? To? Tak. Nie wiem. Może to, nie wiem. Musiałabyś to tam zobaczyć. Ale tu są takie farbki, ale ładne kolory. Ładne kolory. Tu jest brokat. Ramka. A, tu ramka. Aha. To pędzelek Natasia ma i... Aha, tu są dwie. Nie, a nie, tam jest kartka. Karteczka i tutaj na obraz. Tylko jedno masz? Tu tylko jedno jest. No tak, bo to jest na ramkę, na obraz.
Tylko jedno. No tylko jedno. A to musisz pomalować tutaj. A skąd ty to wszystko wiesz? No bo wie, no takie coś to akurat znam. No ale co, podoba ci się? Bo ty malować chyba lubisz, co? Czy nie? Brokat, ale te farbki powiem ci, że bardzo... A to ja nie wiem, czekaj, co to je? Jest. Czy tutaj możesz farbkę dać i tak dam te? Nie wiem, ej. A ja chyba może wiem, może to tam wkładasz, co takie te? Czy nie? Tam wkładasz może te farbki. Teraz następne, Natasie. Aha, tu jeszcze jeden. Niewłożony. Ciekawe, co tu się na to się tre. Może książka do nauki. Elo, elo. Jezu. Gładno, nie? Pokaż. No, oh my god. Dla ciebie. Nie, tu OMG, a, jak oh my OMG. God. No jo, ale tak mówię, nie oh my god, też by pasowało. A to później sobie otworzysz. Na razie tylko teraz, tam porostę. Teraz. W końcu nadaję. Chłopak. No, ale pokaż. Z rainbow. No bo ty ani jednego chłopaka nie masz z tych lolek, nie? No, ale to jest rainbow, a nie... No, rainbow. 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 No, ale pierwszego już masz. Bo tak same we wszystkich masz w większości dziewczynki, nie? A tak już chociaż pierwszy będzie chłopak. Co? Ciekawe, co to jest. Śmieci tutaj. Jezu, to okoła śmieci, śmieci, śmieci. A tam Natalka. Lego. Lego. Mówisz? Bo ja mam widzę. O, taco. It's rain tacos. Zobaczymy. Fry. O, fries. Pokaż. A to jest taki sklep, nie? Mhm. I jak ci się podoba? Bardzo fajnie. Fajne? Śmieć. Został największy prezent. Od wszystkich. Okej, ja już muszę aż stać, nie? Zobaczymy, co tam się trafiło. Mam nadzieję, że LOL. Czekaj, bo ci spadnie. Nie, to nie, to tak jest. Aha, aha, dobrze. Wow. Kurczę. 70. Lolka, tu 70 czego? 70 rzeczy, tak? No surprises. Wow.